po długiej podróży dojechaliśmy do Styrczy, położonej na północy Mołdawii, polskiej wioski. Dobry wieczór, przepraszamy, że tak późno. Tak, dwa pokoje tutaj są, a jak mało miejsce, to jeszcze tam jest jeden. No tu czajnik taki i czajnik taki. Woda jest dobra w... Można pić wodę. Można pić. My pijemy i żywy. Dobrze, super. Zbliża się północ, a jesteśmy w Mołdawii, w wiosce Styrcza, w polskiej XIX-wiecznej wiosce Styrcza, w miejscu, w którym do dziś mieszkają Polacy, którzy tutaj wyemigrowali. No, jest polska kolacja w polskim domu. Piesek się trochę stresuje, ale się polubimy, no nie? Dawaj buziaka. Rano się spotkamy i wam poopowiadam, jak więcej się też dowiem. Witajcie o poranku w Styrczy. Zaraz będę wszystkich budził, pokażę wam dom. Tutaj jest moje fajne łóżeczko. Super wygodnie się wyspałem. Ja bardzo ciężko śpię, a tu po prostu zasnąłem i się rano obudziłem. Tu jest, jakby było was więcej, jest jeszcze drugie do rozłożenia łóżko. To jest taka podręczna kuchnia. Taka malutka przy okazji. Tu jest to, takie do robienia wrzecion. Krosno. Jak miasto w Polsce, tam dalej jest kuchnia, o, nie widać, gazowa, już zaglądałem, także wiem, to jest nasza pani gospodyni. Jak była w Ostrowie Wielkopolskim, to dostała takie odznaczenie na pamiątkę dla pani Wandy Burek w dowód sympatii i przyjaźni. Przedstawię wam moich szwagrów, którzy wyjechali ze mną w podróż. Razem pojechaliśmy, no to nie tak, że to ja ich zabrałem. Przedsioneczek. Tu jest największe pomieszczenie, sala pamięci, zobaczcie. Jest nasz orzeł dumny. W koronie z pazurami żaden kot nie podejdzie. Mapa Polski, nasz kraj. I to nie stara mapa, całkiem nowa, bo z nowymi województwami. Krzyż są bohaterzy. Tadeusz Kościuszko, Karol Wojtyła, Józef Piłsudski, Maria Kirisłodowska i Fryderyczek. Pierwszy szwagier, uwaga. Siema, dzień dobry. Siema, dzień dobry. Odpowiedzcie, wypada odpowiedzieć. Okno na świat. Tam ptaszki sobie już dziabią, te swoje dźwięki wydobywają z paszczy ptasiej, ale nie słychać, bo woda w strumyku szumra i ptaszki zagłusza. Nalać herbatki, póki gorące. Później kawusie, na razie herbatka i idziemy do następnych szwagrów. A tu ulubiony szwagier Szpioszek. Pewnie udaje. Nie udawał, nie. Jednak spał. Co się stało? Czemu tak wstałeś? Co się dzieje? Co trzeba tutaj? Proszę wyjść. Tu jest, kurczę, tego wczoraj nie było. Tu jest szkoła. Elegancko. No bo dzieci się uczą polskiego, mają nauczyciela, jest tablica z gramatyką języka polskiego, są polscy nobliści. Już teraz tak mówię poważnie, bo ogólnie wcześniej były głupoty. Bądź z serca pozdrowiona, ojczysta, święta mowa. Wiecie, co mi się tutaj najbardziej podoba? Poza tym klimatem babcinym, babciowym, bo ja tak pamiętam dom babci, najbardziej podoba mi się to, że my w Polsce, w domach, u siebie, w mieszkaniach zawieszamy plakaty z jakimiś bohatirami zachodnimi, z Rambem i takimi innymi. A tu są polscy bohaterowie. Idziemy na zewnątrz. Pierwszy raz wyszedłem, wczoraj w nocy przyjechaliśmy, to nie wiem, więc wiecie, będę tak robił wow, tu coś. Studnia.
Drogie dzieci nieletnie, jak myślicie, do czego służy studnia? Studnia to jest taka dziura w ziemi, w której jest woda. Bo wy zawsze się zastanawialiście, czemu dziadkowie tacy silni? Czemu babcia zawsze miała taką bombę w łapie, że jak klepnęła, to się krowa przewracała. Tu się kręciło, kręciło i woda wychodziła do góry. Trzeba ją było wytaszczyć, a nie. Mołdawia to oczywiście wino. Ja akurat wina nie piję, ale Mołdawia to wino. I chyba pani, żeby nam o tym przypomnieć, położyła tutaj winogronka. No, rosną sobie w grządkach, na sznureczkach winogronka. Tu widzę, nowe rozsady są. Wiecie, co mi się jeszcze podobało tam w środku? Widzieliście, ile tam było przestrzeni? Wysie, mysie, jasie. Mysie, wysie, jasie. Gnieciemy w tych naszych kawalerkach 31-metrowych za 700 tysięcy w Warszawie. A można inaczej? 150 metrów. No i co, że jest wyposażone jak w latach 80. Super, tak się dobrze żyje, uwierzcie mi. Te 50-60-calowe telewizory, najnowsza lamperia z Włoch, dywan skandynawski, połowa pierdu, które macie w domach, w ogóle wam nie są potrzebne. Wam tylko przeszkadzają, trzeba je czyścić, naprawiać, utrzymywać, wpłacać kredyty. Szczęścia nie dają, to jest szczęście. Wytnę, wszystko im zjem, wszystko. Jeszcze jedną rzecz wam chciałem powiedzieć szybciutko, zanim pójdziemy. To jest łazieneczka. Patrzcie, jak wygląda papier. To toaletowy, zwykły papier. Co tutaj nie gra na tym obrazku? Nie ma dziurki. Nie ma perforacji, nie ma ugniatania. To wcale nie jest dziwne, tak powinno być. U nas, jak w papierze jest dziurka, to efekt jest taki, że tego papieru jest 5 razy mniej. A taka rolka wystarczy na miesiąc. A u nas w sklepie kupujecie powietrze, a nie papier. Gdybyście pytali, co to jest ta żółta rura, to jest to oczywiście gaz, jeżeli się wcześniej nie spotkaliście w ciepłych krajach, w Kazachstanie i w takich różnych innych, tutaj też na Bałkanach. Gaz się puszcza górą, bo ziemia nie zamarza, więc nie trzeba się męczyć w mozolne dłubanie. Tylko ciężarówką, jak się jedzie, to trzeba uważać, żeby nie rozwalić. No i przy bramach wjazdowych jest oczywiście taka chopka dla tego gazu. Przy okazji gaz sobie zwalnia na zakrętach. Wiem, że to zabrzmi jak frazes, ale jest naprawdę pięknie, uroczo. Takich zintegrowanych z przyrodą wiejskich miejsc w Polsce już nie znajdziecie. Tu wszystko sobie pięknie rośnie, naturalnie. Jak na landszafcie. Aż się łezka wokół kręci. Ten dom był mojej mamy i jak umarli rodzice, on został pusty, wolny, jakiś czas stał, tak po prostu była okazja. W 2004 roku była propozycja, żeby zrobić Muzeum Polski. Teraz jesteście w dużej sali, która się nie ogrzewała. Kiedyś duże domy tak budowali, że była jedna sala, która nie ogrzewała i trzymali rzeczy, trzymali tam różne. Aha, czyli tutaj się nie mieszkało, tutaj... No, tutaj mieszkało, jak ciepło się robiło, to wtedy robili jakieś imprezy, tkali, jak było jakieś święto, mogli i tutaj święcić. To są zdjęcia z twojego jakiegoś archiwum? Że tutaj twoi to są dziadkowie na przykład, tak? To babcia i dziady z tego domu. Ten
obraz ze ślubu mojej babci. Wtedy był taki zwyczaj, że trzymali wianek. Tak, wianek tak, ślubny. Tak, ślubny w obrazie. Tutaj to sypialnia była. A tutaj jest Jutrzenko, Polska Gazeta Mołdawii. Zapraszam Was do Polskiego Muzeum w Styczy, jak będziecie w naszej stronie. Pozdrawiam. Так, вся вулиця тут була польська. Тут Боровецька Міла, там Монастирський, Яворський, Піскорський, Гурський. А зараз діти повиїхали до Польщі, а ми ще залишилися. Слухайте, малий офтопік. Робимо віно. Хочеш мене звіздує? Привітаю вас. No jeszcze to nie wino, wiadomo, najpierw trzeba zmielić. Nie, to... Później, do beczki. Mus. A, sok. Teraz żyje tu Polka Pani Ala, to jest moja ciotka trojrodna, ale siostra trojrodna, starsza. Я получаюсь мама Климович, а отец Боровецкий Петр. А его отец дед был Боровецкий Ясь. Это было до 900 года. Потом, когда еще больше с Каменец-Подольска пришли дети с родителями, уже Климовичи, вначале в Бадраже, с Бадраж в Бельце, потому что здесь, в Бельцах, было много земли, и считались вообще вот эти новые Бельцы, сами Бельцы, что место болотистое. Люся, Люня, все были... Как-то все Люси и все Люни организовали все поляки. И тут были сплошные поляки, приехавшие из Каменец-Подольска. Моя мама 903-м, но моя мама не здесь родили ее, а в Бадражах. Но уже они были тоже из Каменец-Подольска, приехавшие сюда в Молдавию. День добрый. День добрый. Це мой прадедок. І бабця Петрунелія Промінська, Петр Криспіанович Промінський, і от дідусь мій Криспіан Петрович, і його брат Казмір. Прапрадід мій Котілєвич, Котулєвич, 1740-го года или 30-го, 1830-го года. А це прадядик Антон. Они все похоронены в Стырче на кладбище. И вот это прабабушка Каролина моя, она меня выненчала, прожила больше 100 лет. В 90 с чем-то лет ее взяли в Сибирь, подняли. И в 56-м году папа поехал за ней в Сибирь и забрал. И вот я родилась в 57-м, она меня еще нянчила. Дядек мій, також вот старі фотографії, мамин дяд, папа, Миколай Михайлевський, сестрою і з братчем. Прабабушка Каролина, яка прожила 101 год, це її дочка, ці вже племянниці. А це вот я у мами на руках. Как закончилась война, он приехал, пошел в колхозники. С колхоза на 9-й день его исключили с колхоза, как он сын кулака. А он с войны пришел. Он войну, кстати, закончил в Варшаве. Мой папа Проминский Петр Криспианович, вот уже я показывала его отца. И мама, это я, это мой менедж, это мой старший сын. Эти земли стали царской Россией. Вот. И они тоже боялись свои дома оставить. Я им говорю, что вы не поехали за армией? Польши вообще не было 120 лет. И они там вынуждены жить. Украинцы обижали. Вот стрей наш умер недавно. Он рассказывал, что и воровали, и могли прийти ночью убить.
А здесь были пустые земли. И при царской России они отвоевали у турков и хотели здесь населить людьми. И приглашали, кто приедет, надел бесплатно. И вы знаете, Екатерина, она и немцев приглашала. Целые поезда ехали вот в Ставрополье туда по Дону. Целые поезда туда с Польши, с Германии ехали, ну, Польша другое. И вот наши сюда приехали и заняли вот Стырчу, мои родители со Стырчи. И похоронены все, и я туда, думаю, тоже. Там. Они пришли пешком, моя мама говорила. Ясно, так. Да. Но что они почему пошли туда? Пешком. Во-первых, здесь была царская Россия, а там их обижали. А здесь были земли, и они приехали 8 семей с детьми по 10 человек. И сразу сделали село. Но село было Елисаветовка. Вы были в Стырче, там говорили. И жили только стырчанские. Да, теперь называется Маленькая Варшава. Да, да. Ну, мы так зарегистрировали. Да. Еще kilkadziesiąt лет тому w Styrczy było 200 domostw polskich. Mieszkało około 1000 osób. Dzisiaj tych domostw zostało niecałe 100. Wiele z tych budynków jest już opuszczonych. W bardzo wielu mieszka już tylko jedna osoba. Gdy dziadek albo babcia zmarli, to zostaje już tylko jeden staruszek bądź jedna staruszka. Jesteśmy tu na cmentarzu, gdzie Polacy byli chowani. I tutaj też widać, że historia Polaków w Styrczy powolutku, ale nieubłaganie dobiega końca.